Ryzyko podjęte przez władze Boniewa opłacało się. Dofinansowanie do budowy drogi, którego otrzymanie nie było pewne, wpłynie na konto gminy. Wójt nie kryje zadowolenia. Nic dziwnego, będzie to niemała kwota. Okazało się, że rzeczywiście na drogę, która w swoim przebiegu ma bez mała 6 kilometrów, gdzie czekaliśmy na środki od Urzędu Marszałkowskiego z konkursu nierozstrzygniętego, do tej pory w tamtym tygodniu dostaliśmy pod koniec lutego informację, że jednak udało się znaleźć oszczędności w całym województwie i ten konkurs będzie po prostu miał środki na wybudowane już drogi i zakończone. Nasza gmina dostanie z tego tytułu na razie 245 tysięcy, natomiast umowa jest tak skonstruowana, że kolejne oszczędności będą wpływały też na konto gminy, tak żeby uzupełnić nam tą kwotę do 711 tysięcy. Chodzi o drogę w miejscowościach Sieroszewo, Paruszewice, Czuple, Łąki Markowe. Asfalt położono na odcinku 6 kilometrów. Udało nam się te drogi po przetargach wybudować za kwotę 1 400 000 zł i ponad połowę dostaliśmy po prostu na to zadanie dofinansowania, ale do tej pory to było fizycznie niezrealizowane, a w tej chwili to zaczyna się po prostu realizować i z tego się bardzo cieszymy. W naszym budżecie, gdzie tyle potrzebujemy środków na drogi, to każde tego typu środki są bezcenne. W minioną sobotę panowie z Chodcza postanowili dać swoim partnerkom odpocząć od swojej obecności i rozegrać turniej piłki nożnej halowej z okazji Dnia Kobiet. Organizatorami imprezy byli burmistrz Chodcza wraz z pracownikami miejscowej szkoły. W turnieju wzięło udział 8 drużyn. Dzisiejszy turniej piłki halowej rozgrywamy z okazji Dnia Kobiet. Jest to drugi turniej w Chodczu. W dzisiejszym turnieju bierze udział 8 drużyn. Jest system pucharowy, czyli dwie drużyny A i B, po cztery w każdej. No i później najlepsze drużyny wychodzą i gramy ćwierćfinał, półfinał, finał. O co gracie? Gramy dla kobiet. Gramy o puchar burmistrza. Tutaj gramy też zdrową rywalizację sportową. Także tutaj nie gramy o żadne tam zaszczyty, tylko po prostu, żeby się spotkać, pograć. Pierwsze miejsce zajęła drużyna Zgoda Beach Soccer. Drugie reprezentacja Chodeczka. Trzecie drużyna Młodych Gniewnych. Najlepszym bramkarzem turnieju został Przemysław Czajkowski z drużyny Chodeczka. Dziewiętnaście delegacji przygotuje stoły na tegoroczną, 18. już edycję imprezy, która z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Mowa o powiatowej wystawie stołów wielkanocnych, która w tym roku odbędzie się w Izbicy Kujawskiej. Początek wystawy o godzinie 11:00. Od godziny 13:00 przewidziana jest część oficjalna, powitanie gości, część artystyczna przygotowana przez młodzież z miejscowego gimnazjum, przemówienia okolicznościowe, poświęcenie pokarmów, degustacja i przewidujemy zakończenie tej imprezy około godziny 15:00. Jak co roku mieszkańcy będą mogli nie tylko podziwiać suto zastawione stoły, ale i osobiście przekonać się, które gospodynie gotują najlepiej. Impreza odbędzie się w hali sportowej przy gimnazjum imienia generała Augustyna Słubickiego przy ulicy Nowomiejskiej 3. Atrakcyjne tereny pod budownictwo mieszkaniowe ma do zaoferowania gmina Lubień Kujawski. W chwili obecnej rozpisywany jest przetarg na sprzedaż 3 kolejnych działek budowlanych na terenie byłego lotniska w Lubieniu Kujawskim, ponieważ obszar byłego lotniska podzielony jest w części na obszar jakby przemysłowy, a w części na mieszkaniowy. Na tej części mieszkaniowej mamy kilka hektarów, które są przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe i tu kto tylko jest zainteresowany zakupem działki czy zamieszkaniem na terenie gminy Lubień Kujawski może się zgłosić do tutejszego urzędu, przedstawić taką propozycję, a następnie jest już prowadzona rozmowa o wydzieleniu odpowiedniej działki oraz przeznaczeniu jej do sprzedaży w trybie przetargowej. Natomiast posiadamy również inne działki pod budownictwo mieszkaniowe, niekoniecznie na terenie lotniska, ale w innych lokalizacjach, przynajmniej 4 na terenie całej gminy, także na pewno każda osoba zainteresowana zakupem takiej działki mogłaby coś dla siebie znaleźć. Działki w Lubieniu są znacznie tańsze niż podobne tereny we Włocławku, zaś nowo powstające firmy, w tym kopalnia soli, dają szansę na znalezienie zatrudnienia.
trudno uwierzyć, że w czasach PRL ten atrakcyjny budynek był po prostu oborą. Dzięki ponad 130 tysiącom złotych wydanym na remont, świetlica wiejska w Kazaniu, gmina Lubraniec, świeci pełnym blaskiem. Obiekt pełni równocześnie funkcję remizy, wykorzystywanej przez miejscową jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej. Z Urzędu Marszałkowskiego żeśmy otrzymali 104 tysiące i 26 tysięcy tutaj z Urzędu Gminy. W sumie to nas wyniosło 132 tysiące złotych na remont tej remizo świetlicy, no bo to tak w tej chwili by trzeba było to nazwać. Druhowie OSP aktywnie zaangażowali się w to przedsięwzięcie. Efekt widać gołym okiem. Pełne uznania dla mieszkańców Kazania są władze gminy Lubraniec. Jednostka OSP Kazanie była remontowana i to zadanie było wykonywane w roku 2015, że tak powiem, z rezerwy, bo wniosek był złożony prędzej, pozytywnie został oceniony, ale w związku z tym, że pula środków była ograniczona, dlatego OSP Kazanie znalazło się na liście rezerwowej, bo wnioskowaliśmy o 120 tysięcy, zostało z rezerwy 104. My się zdecydowaliśmy na zrealizowanie tej inwestycji polegającej na remoncie wewnątrz, jak również dociepleniu i położeniu elewacji na zewnątrz, wymiana bodajże dachu, jak dobrze pamiętam. Mieliśmy tylko dwa miesiące i udało się. Nowa świetlica umożliwi chociażby zorganizowanie imprezy z okazji jubileuszu OSP przypadającego w tym roku. Poważnym zadaniem gminy Baruchowo na ten rok jest poprawa gospodarki wodno-ściekowej, na co potrzeba co najmniej miliona złotych. Wygląda na to, że część prac trzeba będzie wykonać ze środków pochodzących z gminnego budżetu. Nadal wiodącymi inwestycjami na terenie gminy Baruchowo będą inwestycje z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Tak jak już wcześniej informowaliśmy, skończyliśmy w ubiegłym roku budowę oczyszczalni ścieków. W tym roku rozpoczynamy pierwszą z dwóch stacji uzdatniania wody. Jesteśmy właśnie po rozstrzygnięciu przetargu i po podpisaniu umowy na budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Skrzynki, z racji tego, że tam są większe potrzeby, bo nie ma infrastruktury takiej, która by w tej chwili zabezpieczała dostawę tej wody, gdyż woda bezpośrednio ze studni prowadzona jest od razu do wodociągu. Nie ma zbiorników retencyjnych, które magazynują jakiś tam nadmiar wody. W związku z tym ta stacja jest pierwsza. W planach jest też stacja uzdatniania wody w Kłótnie. Ta inwestycja o węższym zakresie prac niż w Skrzynkach ma zostać zrealizowana w przyszłym roku. Zespół szkół w Chodczu otrzymał do swojej dyspozycji nowy samochód. Auto Opel Vivaro został zakupiony ze środków powiatu. Jak przekonuje dyrektorka szkoły, samochód bardzo przyda się placówce. Poprzedni samochód był to Ford Transit, rocznik 92, więc już 24 lata. Samochód, który w tej chwili już jest skasowany, nie nadawał się do użytkowania. Także dziękuję z tej strony, jeżeli mogę bardzo podziękować Starostwu Powiatowemu, szczególnie panu staroście Kazimierzowi Kacy za to, że tutaj przychylił się do naszej prośby i nam taki samochód zafundował. Dziękuję wszystkim radnym. Auto jest wykorzystywane do przewozu uczniów, głównie na miejsce praktyk i prac polowych. Będzie służył do przewozu, do transportu młodzieży na pole, ponieważ nasza szkoła posiada 25-hektarowe gospodarstwo rolne. Młodzież uprawia tą ziemię. W związku z tym jest taka potrzeba, by była przywożona na zajęcia praktyczne od nas tutaj ze szkoły do Psar, do Trzeszczonu, tam gdzie po prostu nasze pole się znajduje. Ale to nie tylko. Również będzie służył ten samochód do przewozu młodzieży na zajęcia sportowe, na różne konkursy, na różne uroczystości, na wymianę młodzieży do innych szkół, gdy jest taka potrzeba. Także na pewno ten samochód będzie nam bardzo, bardzo przydatny. Wniosek o dofinansowanie na remont ponad 2-kilometrowego odcinka drogi łączącej Krajową Jedynkę z drogą powiatową Kowal-Baruchowo został już złożony w Urzędzie Marszałkowskim. Jeżeli zostanie pozytywnie rozpatrzony jeszcze wiosną, ogłoszony będzie przetarg, w którym wyłoniony zostanie wykonawca tej inwestycji. Ta droga jak gdyby łapie kolejność do wykonania, a tym bardziej, że jeżeli marszałek powiedział, jeżeli zrobicie drogi w granicach 800 tysięcy, to my również z radnymi układaliśmy, trzymając się WPF-ów, a jednocześnie licząc pieniądze, żeby
No jak najwięcej tych gmin dostało od marszałka pieniądze, żeby nie przekroczyć tej kwoty i udało nam się tą drogę zaprojektować w kwocie, no troszkę dołożymy, ale 800 tysięcy, 799 tysięcy jest projekt na tą drogę. Będzie to pierwsza, ale nie jedyna droga modernizowana w tym roku w gminie Kowal.